Cześć, witajcie na kanale Rizer w kolejnym odcinku gry Jurassic World Evolution. Dzisiaj odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ będziemy tworzyć T-Rexa, ale na początek zobaczmy, czy Trike poradzi sobie z dildosami. Tutaj są 5 dildosów jest dookoła, ale nie wiem, czy one w ogóle go będą chciały atakować, bo Ankylo, na przykład Velociraptory nie chciały zaatakować Ankylosaurusa, bały się go. A ciekawe, jak to będzie w przypadku Triceratopsa. Czy możemy trzymać Triceratopsy razem z dildosami? Może one dzięki temu będą je trzymać w ryzach, żeby nas nie atakowały. A jeżeli chodzi ogólnie o wyspę, to jest nawet niezły wynik, słuchajcie. Wyspa dużo zarabia, jesteśmy mocno na plusie, nie ma za bardzo na co wydawać kasy ze względu na to, że wyspa jest troszeczkę ograniczona swoją wielkością, ale możemy właśnie dzięki temu zrobić tyranozaura. Jest dla niego przygotowany już wybieg, który jest podłączony całkowicie do prądu, więc zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało, czy on nie będzie uciekał i tak dalej. I od razu go inkubujemy, na wszelki wypadek zrobimy sobie dwa. Pewnie długo trwa takie inkubowanie tego pana mordercy. Mamy kolejne fosile. Ktoś tam... Ciągle mi umierają dinozaury. Chyba ze starości, wiecie? A ktoś przebił płot. Może Dilo ucieka przed Trike'em. Dinosaur threat jest. I storm warning. Dobra, szybko ekipa ratunkowa. Poprosimy ekipę ratunkową. Często mi ostatnio umierają dinozaury. Ale właśnie chyba głównie ze starości. Tutaj jest fence broken. Diplo! Kurde, już rozmawialiśmy na ten temat. Nie ma uciekania. Diplo to jest taki siurek, za przeproszeniem. Ciągle mi próbuje uciec. Ja tutaj dla niego robię tak wszystko idealnie. Dinozaury wymordowałem, żeby ten Diplo się nie denerwował. Zaraz ja tu będę musiał chyba ten mur zrobić. A tutaj w międzyczasie usypiacie tego Dipla. Bo go się nie umie zachować w ogóle. Dobra. Diplo, jeszcze tak, bierzemy transport team. Wziąłem transport team? Nie. Transport team. Gdzie są dinozaury? Tutaj miałem uspione dinozaury. No tak, jednego tutaj rzuciłem, tego zabiły. Zapomniałem o tym. A jak tutaj te sobie radzą? Polubiły się, zobaczcie chyba, czy nie? Coś tam się uszkodziło przez sztorm pewnie. Nie atakują się, zobaczcie. Także triceratopsy mogą normalnie żyć. Tutaj jest zepsute, chyba przez sztorm, tak mi się wydaje. Czy coś jeszcze jest zepsute? Zobaczmy na mapę. Fence broken. Tutaj? Po prostu... Robię, dobra, usypiam wszystkie i robię ten mur, bo ja zaraz nie wyrobię, nie? Tak mnie to irytuje, że mi to wszystko rozwalają. Dobra, bierzemy helikopter. No problem. Się nie podoba, to do spania. Rozwala, bezczelnie. To jest po prostu bezczelne. Szkoda, że nie mogę mieć więcej helikopterów. Kolejna ekipa musi zostać wysłana na Dixite. Tutaj ekstraktujemy, zaraz ten będzie. Proszę. I no, będę wyniszczył ten mur, będziemy robić nowy. Być może przerobię to, żeby właśnie tutaj zrobić na te mniejsze drapieżniki. A tutaj będę mógł zrobić jakieś tam dodatkowe, jeszcze może mniejsze wybiegi czy coś. Zobaczymy, jak to zrobić. Trzeba będzie sobie to przemyśleć. No i zrobimy na pewno z muru albo w ogóle pod napięciem. Tutaj jeszcze panowie się długo będą robić. No to iRating 214. Nawet jeszcze większy jest niż miał być na początku. Tutaj jest wszystko ok. Tutaj ci usypiają. Dobrze. Bardzo dobrze. Wszystkich proszę uśpić. I będziemy te płoty niszczyć. Dawać mi tu demolisz. Się w końcu nauczyłem, jak to w ogóle robić, te płoty.
Już mogę w sumie rozwalić, bo jak one będą spać, to nie jest problem, nie? Dlatego troszeczkę mi brakuje tutaj pauzy w grze. Tak, tak. Tak, 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 tak. Okej, tak, tak. Dobra, jeszcze raz weźmiemy helikopter, bo oni tutaj chyba jeszcze jeden jest do uśpienia. Jeszcze dwa do uśpienia. Dobra. Fosile wróciły do nas. Czekamy cały czas na T-Rexa. Fosile wydobywamy, a reszta będzie na sprzedaż na tej drugiej wyspie. Okej. I robimy ten płot. Nie puff, tylko tu będzie enclosure i dajemy to pod prąd. Chyba, że... Nie, dobra. Czy przenosić tam jednak? W sumie to mogę przenieść. Myśmy zrobili tutaj elegancko. Miałyby dużo miejsca. Dobra, przenosimy. No power, trzeba będzie im zrobić, trzeba będzie tu podłączyć i zarządzanie energią. W ogóle coraz mniej kasy zarabiam przez to, że te dinozaury umierają. Dobra, dobra. Mały ten wybieg. Okej. Zaraz do was wrócę. Isla Muerte poniosła teraz troszkę strat, ale za chwilę wypuścimy T-Rexa, dzięki czemu rating wzrośnie, klienci będą bardzo zadowoleni. Wypuścimy też teraz sporo Velociraptorów i Dilo będzie po 10 w stadzie. Nie wiem, czy to będzie bezpieczne, czy niebezpieczne, ale wszystkie płoty już w tym momencie przebudowałem i w zasadzie chyba, znaczy tylko tutaj jeszcze nie robiłem, ale tutaj wszystko jest pod napięciem, nawet u roślinożernych, więc grubo. Myślę, że to jest całkiem, że to będzie całkiem dobrze wyglądało. Jakiś research mi się skończył, to zróbmy research kolejny. Na choroby warto robić. Czy ekspedycję jakąś możemy? Już na deploy brachiozaura. T-Rex tutaj jest już prawie na 100%. Tego torosa też robimy. Wypuszczamy różne teraz dinozaury, bo mamy tutaj, tutaj nie mamy. Ale zwiększymy sobie rating. Kurczę, tu też jeszcze się nie zrobiły? Naprawdę? To gdzie się tu zrobiły? Co to jest? Się zepsuło chyba, bo to jest prąd. Tak, dobrze. Ciągle z tym prądem. Trochę mi się nie podoba ten motyw, że ten prąd się psuje. To jest takie trochę jakby bez sensu. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Czemu tu się dildo nie robi żaden? Jeden. Dwa. Dobrze, czy ja coś jeszcze muszę zrobić? Naprawmy ten prąd, żeby nie było, że mi ogrodzenia wysiądą i T-Rexy bez kitu. A co to będzie, jak T-Rexy mi uciekną? To będzie lipa. Ile ja mam prądu? Muszę zobaczyć. Wiecie co? Warto by było w niektóre jednostki prądu wstawić taki upgrade, który by im pozwalał na mniejszą... Dobra, szybko zupgrade'uję tylko prąd. No i słuchajcie, tu ciężko jest opanować to wszystko, musiałem wszystkie feedery teraz uzupełnić, dinozaury pochorowały, poumierały, musiałem coś tam poprzenosić, no ale udało się w końcu. Tu jeszcze leci ten, no i jesteśmy gotowi, jestem gotowy na to, żeby wypuścić T-Rexa, zobaczymy co to będzie. Ciekawe w ogóle co będzie, jak wypuszczę dwa T-Rexy, czy one będą ze sobą walczyły, czy nie. Na pewno musimy też zadbać o to, żeby one miały co jeść, to od razu może coś tutaj byśmy wypuścili. Diplodocusa? A czemu nie? Od razu zrobimy do jedzenia. W ogóle patrzcie, jak mi kasa spadła. Kasa mi idzie niesamowicie szybko. Chociażby też ze względu na prąd, który idzie na ogrodzenia. I trochę kasy na to trzeba wydawać. Let's go. Wszyscy chyba są ciekawi, jak będzie wyglądał ten gatunek. Najbardziej komercyjny dinozaur na całym świecie. Nie wiem, czy najgroźniejszy w czasach prehistorii, ale na pewno jeden z najsilniejszych, najgroźniejszych. Dawaj. Hi.
Ah, yes, the tyrant lizard, the Tyrannosaurus Rex. Favorite of early century fiction writers and adolescent children everywhere. And why? Because it represents everything that we fear about the past. It's what we believe that we've conquered, even though it ceased to exist before humanity had reached the proto-age stage. No, sobie wodę będzie pił. That was true. Ciekawe, co będzie żarł. Until you. Tam mięska sobie są, jakieś fajnie wygląda, ale jest niewielki. Wydaje mi się... O, od razu chory. Czekajcie, to szybko go leczymy, bo będzie lipa. Tyk. Ty, a właśnie, o kurde, jedziemy, sami pojedziemy go wyleczyć chyba. Diplo jest chory. Dobra, słuchajcie, jadę osobiście, tylko fosile sobie zrobimy, jadę osobiście, żeby go wyleczyć. Co my tu możemy wydobyć? Brachiozaur. O, może tutaj. To nam się niech robi, pyk, pyk. Słuchajcie, tutaj zarządzanie tym całym parkiem to naprawdę odpowiedzialna funkcja. Ranger team, jedziemy. No, wy też, bo tam chore są dinozaury, kurde. Także proszę się tym zająć, a my jedziemy tutaj, jest T-Rex. Tak, dobra, chyba tutaj nie, na prawo będzie. Ja go jeszcze muszę uśpić, kurde, z tego, z... A może zje ten samochód, byłoby spoko, tylko żeby nie uciekł, jak teraz będę wjeżdżał, to nie będzie spoko. Wiecie, jak będzie inteligentniejszy, to kto wie, co on tam będzie robił. Muszę od razu mu uzupełnić tutaj. Ciekawe, czy się wkurzy. Dostał. Nie atakujesz mnie? I w ogóle na hita? Zobaczcie, jeden cios 50%. Pyk, dobra, jeszcze jeden na szyki wypadek. Reporting a miss. Dobra, lecimy. No, przecież uzupełniłem to. Od razu tu wszystko uzupełnię, co trzeba. Tu jest dla roślinożernych, żeby one... Bo ja tutaj będę je wypuszczał. Zaraz do tego T-Rexa wypuścimy Diplo. Uspał? Czekajcie, gdzie jest ten T-Rex? Kurde, uciekł. Gdzieś T-Rex uciekł. Chyba, że uspał. Czekajcie, zobaczmy na mapę. Co ty tam do tego ogrodzenia idziesz? Ja chyba nie mogę przyjechać przez ten las, wiecie? No, samochód mnie zatrzymuje, jak jadę przez las. Nie wiem, czy nie będę musiał wyciąć tego lasu w tym czasie. Przez chwilę to uzupełniłem. Dlaczego każecie mi tę chwilkę uzupełniać? Może piechotą po niego pójdę, co? T-Rex to nie jest. Dobra, mamy go. Dobra, dostał. Nie atakuj nas, przecież my... Chcemy cię tylko uleczyć. Nie jesteśmy z tymi złymi. Dobra, jest uleczony. O kurde, jeep. Jeep stanął w wodzie. Ciekawe, co to będzie. Jeep stanął w wodzie. Wypuszczamy, a nie, jeszcze Diplodocus się robi. I zaraz tego T-Rexa będziemy tam. Ekspedycja, kurczę, ta ekspedycja to mnie trochę... Co to było? Sporo DNA. Szybki rzut na mapę, czy czegoś nie trzeba tutaj zrobić. Zobaczcie, ile tutaj Diplo. Velociraptorów też dużo i możemy tutaj wykluć więcej, żeby nie było, żeby oni tam bardziej gościli nam ludzi, żeby ludzie byli zadowoleni, że są velociraptory w dużej grupie. Wykluwamy. No i jak mamy T-Rexa, to chyba możemy zacząć starać się go modyfikować odpowiednio, żeby on tutaj próbował kogoś zeżreć. Patrzcie tutaj, a te trajki się nie boją, nie? Normalnie te Dilo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. So well done, nie atakują. Acquiring that genome. I'd thank you, but it would feel like I'm thanking myself. Dobrze, mamy chyba jakiś nowy genom. Mamy Brachiosaurusa.
Dobra, super. Brachiozaurusa będziemy robić w następnym odcinku, a my tutaj czekamy na Diplo, którego będzie jadł T-Rex. I później wypuścimy drugiego T-Rexa i zobaczymy, czy one nie będą ze sobą konkurować, czy nie będą się wzajemnie pożerać. Tutaj wszystko na razie jest ok, nie ma problemów z prądem. Bardzo dobrze. Jak rating? Czy wzrósł? Z ratingiem właśnie coś słabo jest. Nie wiem co... Full capacity. Hotel. Przed chwilą z hotelami było ok, ale teraz już im się nie podoba, że za mało jest. Dobra, robimy hotel dla tych kurde ludziów. To są dinozaury, a nie wypoczynek. Dobra, jest Diplo. Tylko tutaj jeszcze zrobię ścieżkę. I on used power tylko 10. Tutaj 0. No z tym powerem jest problem. Dużo trzeba bardzo robić tego powera. Go to fossils to see what you found. Wypuszczamy Diplodocusa. Zobaczymy tylko, co to jest ten gość. O, jaki fajny. Taki połączenie Velociraptora z dildo, nie? Extract. Kurde, mecz teraz się dobry zaczyna. Muszę lecieć na mecza, słuchajcie. Ale zrobimy to oczywiście. Kurde, widzicie, nie mogę się skupić na jednej rzeczy. Ktoś już jest znowu chory, trzeba go leczyć. Kto tam choruje? T-rexy mają mało życia, czyli te diploje podjadają, na to wychodzi. Dobrze, nadeszła ta chwila. Release the Kraken. Diplodocusa jeszcze nie robiliśmy, dostaliśmy go tak jakby za darmo, bo on był chory. Już możemy sobie też zobaczyć, jak on wygląda, jak wychodzi z tego naszego laboratorium. Mam nadzieję, że seria wam się podoba. Pamiętajcie, łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Zostawcie też dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o filmach. Już nie będę później pod koniec filmu mówił o tym. Przypominam, żebyście wbili... Idzie! Idzie! Dawaj go! Your rep is buying you cred with everyone in entertainment, including me. No i co? Diplodocus. It's fun, right? Diplodocus. I mean, the name, Diplodocus. It's fun to say. Czemu on go nie zaatakował? Weź go zjedz, no. Tak podbiegł dziwnie, prawda? Ktoś gdzieś zginął. Pewnie ten trajk. Już za dużo... Diplo tam do nich dałem. Kurczę, T-Rex, żryj! No co krzyczysz na mnie? Żryj! Napiszcie też w komentarzach, jak byście chcieli serię oprócz tego. No to ja muszę szybko coś może mniejszego wykluć. Dziwne, nie? Tego? Jeszcze też go nie widzieliście chyba. Zawiodłem się na T-Rexie. We don't always get offers like this. Consider it carefully. Musimy wypuścić. A właśnie, wypuśćmy tu jakiegoś drapieżnika, tak w ogóle, oprócz T-Rexa. Czy Ceratosaurusa muszę z czymś tam, tak? Znowu jakiś kolejny dinozaur zginął. Intuitive tam było, dobrze ja pamiętam, żebym ja nie zapomniał. Intuitive Learning, Intensive Repair, kurde, nie pamiętam. Intuitive Learning Modification, dobrze. Ceratosaurus, Intuitive Learning Modification. To było tutaj, tak? Okay. 300 tysięcy takiegoś kosztuje. T-Rex nam przynosi tutaj dochody, ale niestety gdzieś mi tu giną jakieś dinozaury. Nie wiem. Tutaj ktoś zginął, w ogóle nie wiadomo dlaczego. Ze strachu może od T-Rexa, może tak było. Tutaj mi ktoś zginął, czyli nie Trike. Trike ma mało życia, co prawda, ale Trike nie zginął. Dobra.
Nie ma na co czekać. Wypuszczamy tego tyranozaura drugiego. Zobaczymy, czy się będą klepać. Zobaczymy, czy się będą klepać. Możemy przez mapę na początek patrzeć. To nam też pomoże. Brachiozaurusa tutaj będziemy wydobywać. Tutaj one coś chodzą obok siebie i w ogóle nie rozumiem trochę, dlaczego ten tyranozaur. Wiecie co, ja muszę usunąć chyba te fidery, tak mi się wydaje. Że przez te fidery oni nie chcą. On ruszył do wody pewnie. Niszczę te. Jeden niech zostanie. No i co tu się będzie działo? To będzie może i ciekawe. Dwa T-Rexy i jeden Diplo. Idzie. Czemu nie? Coś tam. Nie, odpuszcza. 96% komfort. Może czekają na sztorm. Ty, nie, z dala od fidera. Jak jesteś głodny, to masz polować. Koniec tego, tak jest. Jak jesteś głodny, to musisz sobie na to zasłużyć, stary. Nie po to tutaj taką inwestycję drogą robimy. Gdzie ten samochodzik? Tutaj jeszcze proszę. No problem. No problem, bardzo mnie to cieszy, że no problem. T-Rexy macie żreć, bo ja i mam mecz. No i odpuszczasz, jesteś naprawdę cienkim bolkiem. Komfort 84. Także zaraz się tutaj zacznie robić impreza, no to wychodzi. No, poczekam aż im trochę spadnie i do was wrócę. No uwaga, co tutaj się dzieje z tym tyranozaurem? Czy to... Wydaje mi się, że tu może być jakiś błąd gry chyba. Tak mi się coś wydaje, bo one próbują go atakować, ale po jakimś tam czasie... Tam jest ten atak nawet, ale chyba jakby odpuszczają ze względu na to, że... Nie mogą go ugryźć, więc wydaje mi się, że tutaj coś jest, coś powinno być lepiej zrobione, że coś tutaj nie działa. Wypuścimy secure damage. Co? No power? Oszaleliście? Akurat tutaj jest no power? Czy wyście oszaleli? Nie na wybiegu tyranozaurów, ludzie, no chyba... Boga w sercu nie macie, patrzcie, oni już tutaj głodują, na 50% są. Komfort... O kurde. Komfort 10, a tam nie ma prądu. Dobra, jest prąd. Ale patrzcie, już się zasadzał. Attacking fence. What? Normalnie banią przywali w płot. Co ty gadasz? Czemu one tego Diplodocusa? Ale tu będzie zaraz grubo, bo jedzenie nie mają, dlatego takie wkurzone są. O. Dawajcie go, zeżryjcie go. Idą. Ale patrzcie, że razem polują. No. Jeszcze nie. Czekajcie, bo coś tutaj nie ma, nie działa. Ktoś gdzieś atakuje jakieś ogrodzenie. O kurde. O nie, szybko. Ranger team. Jedziecie to szybko naprawić, dlaczego to nie działa? Dobra, przez tą burzę zapomniałem tam postawić, wypuszczamy go. Ten od sztormu, od chronienia sztormu. 6 dinozaurów jest na wolności? Czekajcie, ja to muszę szybko zobaczyć, jak to 6 dinozaurów jest na wolności. O kurde. O fuck. No to grubo. Co? Jak to jest 6 velociraptorów na wolności? No nie, ja mam tylko jeden helikopter. O kurde, ale teraz będzie lipa. Czemu on tu przyłamał ogrodzenie? Jakim cudem w ogóle? Gdzie są ci? Gdzie są te typy? No i kurczę, pewnie tamci już mordują. Naprawiaj tutaj. Naprawiaj to.
tutaj jeszcze zaraz naprawimy. Jak tam ten helikopter? Dobra, no po jednym będziemy usypiać. Tutaj jak wygląda sytuacja? Idą na niego? Chciałbym to zobaczyć. O kurde, patrzcie co tu się dzieje. Wszystko jest porozwalane. What the fuck? Nie ty. Kurde, tam szkoda, bo idą na niego. Dobra, mapa. Ten jedzie naprawiać. Tutaj będą polować, czy nie? Helikopter usypia. Dobra, dalej. Usypiasz tego. Mapa. Ci tutaj na siebie nie polują jeszcze. Tutaj do naprawy jest ogrodzenie, gościu. Adding task. Ty, ale tu jest jakiś hardcore w ogóle. Oni się normalnie naparzają. Czemu to jeszcze nie jest naprawione? Gdzie ty wracasz, jak tutaj nic nie zrobione jest? Attending to repair request. Setting additional task. Jaki hardcore mi tu zrobili. Ten płot tu rozwalony. Te tutaj nie są atakowane. Jeden sztorm głupi. Także trzeba, widzicie, tutaj dbać o wszystko. Co jeszcze tutaj? Ktoś jeszcze do uśpienia jest? Jeszcze tylko ten jest na wolności. Tutaj to musimy naprawić. Czemu ten samochód tam nie jedzie? Strasznie wolno się poruszają. Tutaj ten płot. Nikt nie jedzie go naprawić. Nie wiem dlaczego. Jeden samochód. Tu jest jeden samochód. Dobra, ty pojedziesz ten płot naprawić. Tyranozaury głodują, ale nic z tym nie robią. Nie atakują ich, nie wiem dlaczego. Tu jest jeszcze jeden na wolności, dawaj go. Mapa. Ale mi Saigon tu zrobili. Ktoś ma low health? Dobra, oglądamy to. Oglądamy. Ale pojedynek. Od sztormu jeszcze muszę zrobić te zabezpieczenia zaraz. Koniec, nie ma tam żerogi, co ty. Dobra, Dinosaur Fred gdzieś jest. Ty, jak ty tam usypiasz? Proszę usypiać wszystkie dinozaury. Tutaj proszę to naprawić. No i ja robię te zabezpieczenia od sztormu. To było enclosure? Nie, to było operation. Tak jest, dobra. I jakby to gdzie to postawić? Tutaj musi być jedno. Tu jest ścieżka, nie ma tej ścieżki. Chciałem tak, wiecie, z tą ścieżką, żeby od razu było. Żebym już nie musiał się martwić. Więcej muszę tego postawić, operation. One muszą, wiecie, być tak ze sobą połączone, żeby po prostu całe tutaj było ochronione, nie? No dlaczego tu nie mogę zbudować tego? To by było dobre miejsce. Dobra, tutaj postawimy. To chyba też zadziała. Dobra, mapę patrzymy. Ej, co się stało? Jak on? Co jest? Tyranozaur będzie mi mordował tu ludzi. Kurde. Co ty pierdzielisz? Jak on wylazł? Ja tu szybko im buduję do jedzenia, bo oni są zdenerwowani, że oni jedzenia nie mają. Pyk. Żryjcie sobie, co tam chcecie. Jeszcze mu postawię kozę. Ale jak oni wyleźli? Gdzieś musi być dziura, nie ma nigdzie, nie? Dawajcie, polujemy. Zostaw go! Zostaw tego człowieka! Aaaa, nie! Kurde, pożarty! Do spania idź. No taki flaczek. No to kurde, no to grubo mi się tu zrobiło, mapa. No i teraz ja muszę tutaj po prostu zrobić mega dużo porządków. Czemu to nie jest podłączone do prądu? Czemu to nie ma prądu? Bo tak, bo tu jest za mało po prostu prądu. Ja muszę tutaj zrobić coś takiego jak... Improved. I już będzie prąd? Czemu tu nie ma prądu?
Aha, dobra, to ja teraz trochę to zwaliłem. Tam słyszę, że znowu ktoś uderza UBM. Okej, okay, dobra, to teraz zaczynamy transportować wszystkie dinozaury z powrotem. Tutaj też jakieś dętki. Ciężko się zarządza tym parkiem, wam powiem. Poustawiam to wszystko. No, słuchajcie, jeszcze na zakończenie odcinka zaczęły ze sobą walczyć T-Rexy. Nie wiem dlaczego. A ten ma duży komfort, ten ma niski. Ewidentnie, no tutaj one nie mogą przebywać ze sobą. Jedzenie jest uzupełnione i tak dalej, więc to musi być indywidualna ich kwestia. Muszą rozwiązać coś między sobą. No ale wiecie, jednak to są T-Rexy, także oni się tutaj raczej będą mordować. Czy połączą siły na Diplo? One z tym Diplo mają jakiś problem, nie mogą go zaatakować, nie wiem dlaczego. Także słuchajcie, na dzisiaj to będzie tyle. W następnym odcinku będziemy rozwijać tą trzecią wyspę. Tutaj też będziemy się na pewno coś bawić. Fajnie, że mamy T-Rexy. W następnym odcinku brachiozaury, może coś tam jeszcze. Ten taki mały, jeden nowy się też pojawił. Nie pamiętam, jak się nazywa. Także dzięki za oglądanie. Łapka w górę, komentarz i subskrypcja. Pamiętajcie dzwoneczek, pamiętajcie Facebook, Instagram i Discord. Będzie bardzo miło, jeżeli dołączycie również na Instagrama i Facebooka, bo staram się rozwinąć te kanały. A dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam was. Cześć.